maluję właściwie od dziecka. Pierwsze prace malowałem ołówkiem, farbami. Później pojawiło się graffiti. W wojsku totalnie przypadkowo w moich rękach pojawił się areograf, w którym się zakochałem, można powiedzieć. Areografia jest dla mnie pasją, która zrodziła się z jakiegoś tam chyba talentu do malowania. Dlaczego historia? Ponieważ uważam, że jest to ważne. Każdy powinien znać swoją tożsamość, historię narodu, szczególnie naszego, która jest bardzo barwna. Być może ktoś, patrząc na moje prace, bardziej zgłębi temat poprzez literaturę i dzięki temu może pewne tematy nie zanikną, tylko będą w jakiś sposób kultywowane. Biało-czerwone serce, barwy ojczyste. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku myślę. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę. To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę. W tym momencie pracuję nad projektem związanym z husarią. Jest to praca wykonywana na masę samochodu, która i zarazem będzie go zdobić, a dodatkowo też jest to jakiś temat historyczny, który przemieszcza się gdzieś i nie dość, że dobrze wygląda, a zarazem jakoś gloryfikuje temat tej legendarnej jazdy. Dla mnie areografia, poza sposobem wyrażania siebie, swoich zainteresowań, swojego indywidualizmu, jest dla mnie ogromną pasją, bez której nie wyobrażam sobie życia.